Świdniczanie na rynku informowali o swoich problemach i oczekiwaniach wobec swojego regionu, a jest ich sporo. Ale mówili także o tym, co im się w Świdnicy podoba. Akcję tę bądź co bądź nową w gminie zainaugurował poseł Michał Jaros. Dla nas najważniejsze jest nie to, co politycy ze swoich biurek czy z gabinetów, urzędów mają do zaproponowania mieszkańcom, ale przede wszystkim, co mieszkańcy oczekują od polityków, od urzędników. I to jest dla nas ważne, dlatego to spotkanie Powiedz Nam, dlatego będziemy rozmawiali ze Świdniczanami, ze Świdniczankami, będziemy rozmawiali z mieszkańcami Ławy, Brzegu Dolnego, Wołowa, Wałbrzycha i innych miejscowości w Polsce. Mieszkańcy krytycznie wypowiadali się o stanie chodników i braku miejsc kulturalnych, ale pozytywnie ocenili inwestycje w ścieżki rowerowe. Niedaleko, gdzie mieszkam, zrobili ścieżkę rowerową. No, jest to dla mnie plus, bo często jeżdżę rowerem i akurat będę miał gdzie, nie będę musiał się przemykać między samochodami. Idę i ten, tam tak tu elegancko, ale tak już tak trochę dalej od rynku to można by było coś zrobić z kamieniczkami, nie? Na przykład jakaś hala koncertowa, może jakieś knajpy, takie powiedzmy jak kiedyś Piwnica Świdnicka, w których odbywały się co tydzień jakieś występy, powiedzmy sobie, czy to jakichś lokalnych zespołów, czy też może bardziej znanych jak Pokroju Dżemu czy TSA. No i więcej zieleni, zdecydowanie. I to wystarcza, co tutaj jest, więc nic bym nie zmieniała. Ci, którzy nie mogli pojawić się dzisiaj na rynku, mogą do 14 czerwca zgłaszać swoje uwagi. Kolejne spotkania w ramach akcji Powiedz Nam odbywać będą się w biurze poselskim Nowoczesnej w Świdnicy. Akcja będzie kontynuowana jeszcze w najbliższą środę, piątek. Później poniedziałek i środę w biurze poselskim w okolicach biura poselskiego w Świdnicy przy ulicy Trybunalskiej 2. Także zapraszamy każdego z tych dni od godziny 14 do 17. Po wysłuchaniu wszystkich uwag mieszkańców powstanie mapa potrzeb Świdnicy. Stanie się ona podstawą programu Nowoczesnej w nadchodzących wyborach samorządowych.